Pierwszy wyraz A1 nieskończonego ciągu geometrycznego AN jest równy pierwiastek z dwóch, natomiast suma pierwszych trzech jego wyrazów jest równa 7 czwartych pierwiastków z dwóch. Szereg nieskończony A1 plus A2 plus A3 plus i tak dalej w nieskończoność jest zbieżny i my musimy obliczyć jego sumę. Spróbujmy sobie jakoś zapisać kilka pierwszych wyrazów naszego ciągu geometrycznego, w szczególności pierwsze trzy jego wyrazy, do których wiemy, że sumują się do takiej liczby. Wiemy, że pierwszy wyraz jest równy pierwiastek z dwóch. Kolejny wyraz możemy zapisać za pomocą pierwszego wyrazu i ilorazu ciągu geometrycznego Q, po prostu pierwszy wyraz razy Q, no i trzeci wyraz to będzie pierwszy wyraz razy Q kwadrat. I wiemy, że takie trzy wyrazy muszą się sumować do tej liczby, no to napiszmy pierwiastek z dwóch plus pierwiastek z dwóch razy Q plus pierwiastek z dwóch razy Q kwadrat, że to się równa 7 pierwiastków z dwóch dzielone na 4. No i otrzymaliśmy równanie kwadratowe z Q do rozwiązania. Podzielmy sobie na początku wszystkie wyrazy, całe równanie stronami przez pierwiastek z dwóch. Wtedy pierwiastki z dwóch się skrócą i otrzymamy po lewej stronie Q kwadrat plus Q plus i z tego 1, a po prawej stronie po prostu 7 czwartych. Przenieśmy 7 czwartych na lewą stronę i otrzymamy takie klasyczne równanie kwadratowe zapisane w postaci ogólnej. 1 minus 7 czwartych to będą minus 3 czwarte, to ma być równe 0. No i rozwiążemy teraz to równanie kwadratowe. Możemy policzyć deltę. Delta jest równa b kwadrat, czyli 1, minus 4 razy 1 razy minus 3 czwarte, to będzie 1 plus 3, to się równa 4, czyli stąd możemy policzyć Q1 i Q2. Q1 to się równa minus b, czyli minus 1, minus pierwiastek z delta, czyli minus 2, podzielić na 2a, czyli na 2, to się równa minus 3 drugie. I jeszcze Q2, tak samo minus b plus pierwiastek z delta na 2a, to się równa 1 na 2, czyli 1 druga. Zatem otrzymaliśmy dwóch kandydatów na iloraz Q naszego ciągu geometrycznego, ale wiemy, że nieskończony szereg A1 plus A2 plus A3 i tak dalej jest zbieżny. To oznacza, że wartość bezwzględna z naszego ilorazu Q musi być mniejsza od 1. Sprawdźmy, jak wygląda wartość bezwzględna z Q1. To się równa wartość bezwzględna z minus 3 drugich, to się równa 3 drugie i to jest większe od 1. Czyli nie spełnia założenia naszego zadania, że ciąg geometryczny ma sumę zbieżną. Możemy napisać, że Q1 nie należy do dziedziny. I sprawdźmy jeszcze, jak wygląda sytuacja z Q2. Q2, wartość bezwzględna, to się równa moduł z 1 drugiej. To oczywiście się równa 1 druga i to jest mniejsze od 1, czyli tutaj jest OK. Q2 spełnia warunek podany w treści zadania, czyli iloraz Q naszego ciągu geometrycznego jest równy 1 druga, no i wtedy ta suma będzie istniała, ten szereg będzie zbieżny. No to napiszmy, że nasza suma, która jest wyrażona przez A1 plus A2 plus A3 plus i tak dalej, jest równa po prostu pierwszy wyraz naszego ciągu geometrycznego, czyli pierwiastek z dwóch, podzielić na 1 minus Q, czyli na 1 minus 1 druga, czyli mamy pierwiastek z dwóch podzielić na 1 drugą, czyli pierwiastek z dwóch razy 2, czyli 2 pierwiastki z dwóch. No i tyle jest równa szukana suma.